witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco, bo właśnie nadszedł czas na lisie bajeczki! I wracamy z powrotem do naszych lisogrimów! Bo zostało jeszcze sporo świetnych pomysłów na bajki do zrealizowania. A więc, żeby nie przedłużać, bo nie ma czasu, piękny dzionek wiosenny dzisiaj i trzeba spędzić go na powietrzu, to przechodzimy do bajki o złych siostrach Kopciuszka, które nie potrafiły się nie kłócić. Opatrzcie, tak szybko przeszedłem do bajki, że nawet książeczki nie zdążyłem przygotować. Przepraszam! Jestem grzeczny, ha? Poproszę o książeczkę. Dziękuję. I jeszcze na stronie 528. Ale tak jeszcze 28. O, tutaj właśnie! Dziękuję. A więc, wszyscy na pewno znacie dwie siostry Kopciuszka, chociaż pewnie nie wiecie, jak mają na imię. Tak naprawdę ich imiona nigdy nie zostały przekazane w żadnej bajce, ponieważ nikt ich nie znał. Z tej prostej przyczyny, że jak tylko ktoś pytał je o imię, to zaraz zaczynały się kłócić o to, która powinna odpowiedzieć pierwsza, której imię jest ładniejsze i zawsze znalazły jakiś powód do kłótni. Kłóciły się zawsze i o wszystko, a odkąd Kopciuszek został żoną królewicza i przeprowadził się do zamku, to kłóciły się jeszcze bardziej, aż ich własna matka nie mogła tego wytrzymać i wygoniła je z domu, mówiąc: wróćcie dopiero wtedy, kiedy będziecie potrafiły się ze sobą dogadać, bo mi głowa puchnie. Tak więc siostry poszły jak niepyszne przed siebie. Najpierw oczywiście musiały się pokłócić, czy iść w lewo, czy w prawo, czy prosto. A kiedy już doszły do jakiegokolwiek porozumienia, to natychmiast znajdywały inny powód do kłótni. Dlatego właśnie nie zaszły zbyt daleko, kiedy zapadła ich pierwsza noc na wygnaniu. No i oczywiście musiały się pokłócić o to, czyja to wina, a potem pokłócić się o to, gdzie mają się położyć tej nocy spać. Traf chciał, że kłóciły się o to obok lisiej norki. Mieszkający w niej lisek bardzo długo próbował zasnąć. Zakrywał swoje uszy poduszkami, kocami, wszystkim co miał. Próbował liczyć barany, ale barany uciekały, przepłoszone kłótnią dwóch sióstr. W końcu lisek zacisnął zęby, wyszedł z norki i chciał jakoś siostry uspokoić. Ale biedny nie mógł wcale dojść do głosu, bo jedna i druga natychmiast się ze sobą zaczęły kłócić i przepychać o to, która powinna z liskiem porozmawiać i swój problem opisać. W końcu się zmęczyły i straciły głos, bo pamiętajcie, że jeżeli będziecie się za długo kłócić i krzyczeć, to na pewno ochrypniecie. Posłuchajcie wron, jak kraczą ochryple. To wam coś powie o ich charakterze. Więc kiedy już ochrypły i nie mogły krzyczeć, ani się kłócić, chociaż próbowały, lisek w końcu powiedział tak: nie potraficie dojść same do porozumienia, potrzebujecie więc porady kogoś mądrzejszego. Mogę więc wam pomóc, ale tylko pod tym warunkiem, że będziecie próbowały przynajmniej się nie kłócić. I kiedy was o to poproszę, będziecie siedzieć cicho. Siostry już chciały się sprzeciwić, ale ponieważ wcale nie uśmiechało im się te wygnanie, to się zgodziły. O dziwo. I już następnego poranka, kiedy się obudziły, lisek zaczął swoje pomaganie. I nie było to łatwe, bo siostry siłą przyzwyczajenia i swoich charakterków zaczęły się kłócić. Biedny lisek próbował wielokrotnie im przerwać, ale siostry wcale go nawet nie zauważyły. Tak więc lisek machnął łapką i poszedł do siebie. Tym chętniej, że siostry kłócąc się zaczęły odchodzić w głąb lasu, same nawet nie wiedząc dokąd. Na swoje nieszczęście, ciągle się kłócąc, trafiły pod chatkę z piernika, a sami dobrze wiecie, kto w tej chatce mieszkał. Baba Jaga wcale nie była ani grzeczna, ani uprzejma
i nie zamierzała długo znosić tych hałasów za oknem, więc otworzyła lukrowaną okienkę, zaburczała „cicho mi być!” i rzuciła na nie zaklęcie. Jedną siostrę zamieniła w szybkę z cukru, a drugą chciała zamienić w piernika na dach, ale nie zdążyła, bo tamta potrafiła bardzo szybko biegać. Jak tylko zobaczyła, że coś się dzieje niedobrego, natychmiast czmychnęła i ślad po niej zaginął, przynajmniej w tej bajce, ale kiedyś jeszcze do niej wrócimy. No, koniec! A morał z tej bajki jest taki, że jak się tylko kłócisz i kłócisz i nikogo, kto ci dobrze radzi, nie chcesz posłuchać, to na pewno źle na tym wyjdziesz. No. Poproszę o zabranie książeczki, już można? Dziękuję! No. To już koniec na dzisiaj. Pamiętajcie, że lepiej się nie kłócić niż się kłócić, bo to i chrypka człowieka złapie i można też popaść w tarapaty. Każdy z was na pewno ma jakieś swoje własne sposoby na to, żeby się nie kłócić i żeby się uspokoić. Ja na przykład słucham muzyki, bo podobna muzyka łagodzi obyczaje, bardzo, bardzo polecam, a jak macie jakieś swoje sposoby, to też koniecznie się nimi podzielcie, żeby wszyscy mogli się wyluzować, nie kłócić i miło spędzać czas. Tak jak na lisich bajeczkach, na które zapraszam już za tydzień. I jeżeli macie jakieś swoje ulubione, których lisie wersje chcielibyście, żebym znalazł, to koniecznie mi o nich napiszcie. A ja już was żegnam i do zobaczenia przy następnej bajce. Pa! Dosyć tego. Jeśli łaska, jestem zbójca.